Witam. Dzisiaj chciałem pokazać bardzo ciekawy rodzaj pompy hydraulicznej, tłoczkowej o zmiennej wydajności. Jest to pompa marki Bosch i pochodzi z wtryskarki. Pokażę Wam, jak ona w środku jest zbudowana. Już sobie wcześniej rozkręciłem. I co my tu wewnątrz mamy? To jest jakiś rodzaj sprzęgła. To wyciągniemy. I tutaj mamy mimośrodowo osadzony pierścień, po którego wnętrzu, jak widać, pracują tłoczki. Bardzo ciekawie jest to zbudowane. Na pewno za często się nie widuje takiego typu pomp. No i jak tu jest realizowana zmienna wydajność? A więc ten pierścień, jeżeli się przesuwa w lewo, prawo, tutaj jest podawane ciśnienie na tłoczki sterujące. W ten sposób po prostu ruch tych mimośrodowo osadzonych tłoczków się zmienia, jego zakres. Tak to wewnątrz wygląda. Jeszcze to spróbujemy wyciągnąć. Tak, udało się. Zobaczmy to z bliska teraz. Tutaj, jak widać, są te tłoczki osadzone w tym pierścieniu wewnętrznym. I tutaj są kanaliki. A całość obraca się na tym trzpieniu, który służy jako, by to można nazwać, jako rozrząd. Czyli tu są, powiedzmy, zawory, okna wlotowe. Po przeciwnej stronie tłoczne. I tak to sobie steruje takim oto tłoczkiem z jednej i z drugiej strony. Także jest to, widać, dosyć ciekawa konstrukcja do zastosowań przemysłowych. I prawdopodobnie długowieczna, bo to po prostu ma służyć w jakiejś tam maszynie, tak jak w tym przypadku we wtryskarce. Pompę dostałem do sprawdzenia, bo maszyna po prostu gubi ciśnienie, no ale niestety to nie jest wina pompy, bo tutaj nic nie jest zatarte, nie ma opiłków. Elementy, tłoczki, jak i cała ta bieżnia zewnętrzna, ani ta na tym głównym słożniu nie są wyrobione. Także no nie ma możliwości, żeby ta pompa nagle po prostu przestała pompować. Także tak to wygląda konstrukcja. To tyle.